Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad, a to jest kolejny odcinek Simulatora Sim Rain. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż w kierunku Warszawy, chociaż tam nie dojedziemy, ale musimy sobie pokontynuować. Jest jakiś dyżurny w strzałkach? Nie. To już są daleko, ojej. Teraz przez długi czas nie będzie żadnego wyracza, niestety. Zobaczymy, może znowu jakieś boty będą kazały się nam wyprzedzać. A powinien tu ich włączyć. Czyżby miał być zjazd na bok? W razie to jeszcze o niczym nie świadczy. Trzeba coś zrobić i tak. Nie, to nie o to chodziło, to co się teraz zepsuło. Teraz działa. Uznali, że 20 minut opóźnienia to za mało i trzeba mnie tutaj trochę przetrzymać. Zanim zjechać na bok, żeby tamtego przepuszczać, co by szczęście. No jak on czasem tu przeleci przelotem, to mnie dogoni.
Ramy, gdzie jazda bezprądowa zaczyna się. Kończy się dla lokomotyw. I kończy się dla elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przed jakiś czas się nie odzywam, abyście mogli, drodzy Państwo, posłuchać sobie, jak ładnie brzmi skład. Takie klimatyczne światełko jest zapalone w przedziale. Hej. Jest przedział VARS. Szkoda, że nie można kamerą obracać. Był gracz jakiś, czy nie? Tak, gracz. Na razie nikogo tutaj nie mamy w pobliżu. Przelocin był przez Białomrawską. Dalej mamy 20 minut opóźnienia, nawet pomimo lekko szybszej jazdy. A to dlatego, bo na tamtej stacji musieliśmy zwalniać. Ten się tak utrzymuje. 10 km za nami. Ciekawe, czy się zbliża, czy oddala. Zaraz zobaczymy. Zdala się. No, pewnie jedzie przepisowo 200. A trochę szybciej. Przepisy są fajne, ale włączę na singlu na multi. To nie jest aż takie ciekawe.
jazda bez prądu z odjęcia to zmniejszamy moc. Jest pod górę cały czas, jakby się ktoś tutaj zastanawiał. To można zobaczyć. Można zobaczyć po układzie torów. Podany przelot ładnie w szalinach. Znowuż jazda bezprądowa. Tak prawie, żem się wyrwał. Prawie. Nie wiem, jak to się szybciej macha tą wajchą w tym pendolinie. No nie da się, nie? Czy 43 klatki mam jakoś, co na mój komputer nie jest wcale takim słabym wynikiem. Czuwa cały czas. No, kto masz list? Może ekspres dziwacz działa. Wiecie, raczki, ogrzewanie. A nie kabiny to tam gdzieś z tyłu. No dobra. A my musimy hamować. Niestety.
To się już hamowanie nagle aż włączyło, nie, no nie o to mi chodziło, panie. Już tak źle to nie powinno być. Się pan zbliża do mnie, nie? Kurczę. Tak, odpowiedni real. Jeszcze pan, jeszcze. Sprawdzałem tylko. Że to do tej kontrolki to się świeci cały czas, nie? No już jazdę bezprądową, przejechałem prądową. Ciekawe. Wszyscy dyżurni już poza Grodziskiem to już chyba są automatyczne do Warszawy. Z tego co mi się wydaje. Grodzisk będzie przelot na 41-38? Śpi. Niestety.
Dobra, mamy to. Na razie tylko ja, chyba. Halo, halo, ktoś jest jeszcze tutaj, czy nie? Oczywiście. Dużo ludzi tu jest. Dobrze, drodzy Państwo, ale tym optymistycznym akcentem przejechania przez Grodzisk, to jest tak też zrobione, że szkoła maksymalną. Z niej, ile jest na przykład osób w przedziale, ogólnie ile wysiada, ile... Z prędkością maksymalną. 40 Grodzisk Matlubiecki no, będzie miał... No, to będzie, że byłoby z... fajne. Więc... Grodzisk Mazowiecki, można pozwolenie o przejazd, bo ma opóźnienie? Z tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.